specjalnie zrobiliśmy. Dobrze. Jak tam chłopaki? Busuk! A może ten też tam internetu nie mogę złapać. Ok. A właśnie, a gdzie jest? Oj. Wypakowujemy się, wypakowujemy. Chłopaki, jak pokój? Dziewczyny, witajcie. Hej, hej. Nivea. Mamy Klaudię. Dzień dobry. Nie. Tak nie mogłem was nagrać. Halo. Pięknie. Wyjdziemy lewą stroną. Uwaga, przechodzimy na lewo. Za pięć druga jesteśmy. Ta część zielonej szkoły nazywa się W poszukiwaniu zasięgu. Znajdujemy się teraz w jedynym punkcie nad ośrodkiem, gdzie można znaleźć zasięg. Jak zasięg, słuchajcie? Nie ma. Tutaj widzę kiepsko, bo nie masz. Idealny. 10 kresek na 5, tak? Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Bardzo fajnie jest na zielonej szkole, chociaż jestem pierwszy raz tutaj. Na zielonej. A ja drugi, mi się podoba. Ze szkołą podstawową numer 119 jest zawsze najlepiej. No. Bardzo dziękujemy, to znakomita wizytówka do naszej pracy. Może być różnie. Wyrwane były pomieszczenia, które służyły tym, którzy mieszkali w tej wieży. To, co tutaj widzimy w tej chwili, to już jest początek wieku XX. To już jest czas. Ja jeszcze taką małą uwagę, dzwoniłam na sztolnię, także o 9 może się nazywa.
wejściowy do... Powstały trzy takie kościoły. Dziewczynko o imieniu Paulina. Agata, kolejna część komiksu. Uwaga, uwaga. Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś się zrani,
tylko bardzo nie lubimy, ktoś ma ranę, na przykład przeciął się czymś, tak? To zobaczcie, co mu damy na ranę. Co to jest? Wata. Zobaczcie, co ta wata robi. Rozpruwa się w tysiące malutkich elemencików i potem na ranie, zamiast wyczyścić ją, to trzeba oprócz wyczyszczenia jeszcze wyciągać takie kłaczki. To znaczy, że... A gdzie wchodzisz teraz? Nie wiem. Wywieźli cię gdzieś, nie? Nie powiedzieli gdzie. I pewnie zostawią. Nie. Pierwszy przystanek. Agata, gdzie, co robisz? Jak ci się czujesz, jak ci się wchodzi? Dziękuję bardzo. Bartku, powiedz, jak ci się wchodzi na szczeliniec? Jak się czujesz w ogóle? Jak szczelina. Jak szczelina, tak? Na szczelińcu. Ciekawe. Proszę Państwa, zawodowcy, zawodowa ekipa wchodzą na szczeliniec. Wielokrotnie nagradzani tarernicy, himalaiści i Waśka, o rany, od razu widać, kto w mieście mieszka. Gdzie jesteśmy, Bartku? Nagrywam.